Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, dziękuję, że Państwo przyjęliście moje zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić czterem tematom, czyli pierwszy z tych to jest rekrutacja, drugi szpital, drogi, no i oczywiście niedzielne wydarzenie, jakim będzie majówka w Kaczkach Średnich. Szanowni Państwo, no szybkimi krokami zbliża się okres, kiedy gimnazjaliści wybierają kolejną ścieżkę edukacyjną i tutaj chciałbym podkreślić, że nasze szkoły powiatowe są bardzo dobrze przygotowane do tego działania. Mamy szeroką gamę kierunków, które byśmy chcieli zaproponować absolwentom i żeby skorzystali z oferty naszych szkół. Przygotowaliśmy się do tego bardzo skrupulatnie i myślę, że każdy z uczniów znajdzie tutaj coś dla siebie. Oczywiście gama kierunków technicznych jest bardzo szeroka i tutaj nigdy nie ukrywaliśmy, że stawiamy mocno na kształcenie techniczne i takie ciekawe kierunki jak technik mechanik, który wykorzystuje obecne pracownie CNC, czy technik mechatronik, które są taką dominującą stroną zespołu szkół technicznych, ale myślę, że całe grono też kierunków ciekawych w zespole szkół rolniczych, bo nowe obszary mechatroniki tak zwanej w rolnictwie, czyli agrotroniki się pojawiają, nowoczesne centrum, które tam będzie oferowało świetne szkolenia, również stoi otworami przed absolwentami naszych szkół. Także ta oferta jest naprawdę dobrze skrojona również pod potrzeby gospodarki naszego powiatu, po to, żeby powiat się mógł szybko rozwijać, musi mieć też profesjonalnie wyszkolone kadry i to ma miejsce, to się dzieje na bazie infrastruktury naszych szkół. Również pierwsze LO ma ciekawą ofertę tutaj, tu mocno stawiamy na języki obce, na te przygotowanie do przyszłego podjęcia studiów. Myślę, że każda ze szkół na pewno zaciekawi tą ofertą uczniów tych, którzy kończą w tym roku szkoły już podstawowe, można powiedzieć, bo gimnazje zostały wchłonięte przez szkoły podstawowe. Chciałbym zwrócić uwagę również na ofertę dla dorosłych, bo to jest, wydaje mi się, niedoceniony taki atut naszych jednostek. Oczywiście nasze szkoły mogą kształcić dorosłych i wiele ciekawych kursów oferując mieszkańcom naszego powiatu i nie tylko. Tu chciałbym wskazać na takie kursy kwalifikacyjne jak programowanie sterowników w automatyce, czy też programowanie maszyn CNC, administrowanie sieciami informatycznymi. To są takie domeny tutaj tego kształcenia w Zespole Szkół Technicznych Turku, ale również to kształcenie pozwala zaadoptować się do nowych technologii występujących w firmach. Także jeżeli ktoś kiedyś kończył kierunki mechaniczne, elektryczne, jest to świetna baza do rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego, który pozwoli zdobyć takie unikatowe na rynku kwalifikacje w zakresie obsługi nowych technologii i być może da nowe otwarcie do dalszej pracy w innym obszarze niż do tej pory funkcjonował, chociażby w przemyśle paliwowo-energetycznym, który był do tej pory u nas dominujący. Także to jest taka oferta ciekawa. Myślę, że Zespół Szkół Rolniczych również ma tam ciekawe te swoje obszary, że spedytor, organizacja reklamy, grafika. To też są obszary, które możemy zaoferować osobom dorosłym do szkolenia, a wiadomo, że uczymy się przez całe życie. Proszę Państwa, myślę, że również istotnym aspektem w funkcjonowaniu powiatu tureckiego jest szpital w Turku. Tak jak Państwo wiecie, trwa przebudowa oddziału ortopedii. Myślę, że do 15 tutaj się powinna rozstrzygnąć kwestia otwarcia ofert na oddział wewnętrzny. Również ten oddział chcemy jeszcze w tym roku przebudować, poprawiając standardy dla pacjentów. Cały czas idziemy zgodnie z tą naszą przyjętą strategią inwestowania w służbę zdrowia, w ochronę zdrowia. Dzisiaj miałem przyjemność również na zaproszenie pana dyrektora Gibaszka uczestniczyć w spotkaniu z personelem. My dzisiaj mamy Światowy Dzień Czystych Rąk, czyli profilaktyka, jak właściwie tutaj dbać o higienę, żeby ograniczać możliwości przenoszenia różnego rodzaju chorób. A jeżeli profilaktyka, to również możemy powiedzieć o nowym kontrakcie na mammografię.
Już ten kontrakt został przydzielony naszemu szpitalowi i mieszkanki powiatu tureckiego, pacjentki mogą korzystać już z tego działania. Tu chciałbym tutaj precyzyjnie podać grupę wiekową, która dla kobiet, które mogą korzystać, jest to w wieku od 50 do 69 lat. Panie, które przez ostatnie 2 lata nie miały wykonywanej mamografii, mogą się zgłosić i skorzystać z bezpłatnego badania. Oczywiście te panie, które miały to badanie wykonane, mogą również skorzystać z bezpłatnego badania po skierowaniu przez lekarza specjalista. Także to też chcielibyśmy mocno zasygnalizować, że to ten kontrakt tu się pojawił w ofercie naszego szpitala w Turku i można korzystać. Zachęcamy, od 1 maja już praktycznie mogą te zapisy i są realizowane i chcielibyśmy tą informację przekazać trochę szerzej, żeby też do mieszkanek naszego powiatu tutaj ta informacja dotarła za pomocą mediów, więc też tą informację przekazujemy. Kolejny temat, który chciałem Państwa zainteresować, jest to kwestia dróg lokalnych. Jak Państwo wiecie, w tej kadencji, nakreślając priorytety, wskazywałem, że drogi nie będą najistotniejszym elementem naszej działalności, aczkolwiek, że nie będą, myślę, że mniej istotnym niż w poprzedniej kadencji. I tutaj chciałem Państwa poinformować, jakie prace trwają, jakie działania jeszcze zamierzamy w zakresie tych dróg lokalnych podejmować. Szanowni Państwo, na chwilę obecną z tych inwestycji, które były zaplanowane i które są w trakcie realizacji, to możemy powiedzieć tutaj o tym, że rozpocznie się po 20 maja przebudowa ulicy dawnej Krasickiego, obecnie Jana Pawła II, w Tuliszkowie. Ten termin, który zakładamy, że ta inwestycja się zakończy, to przewidywany jest na 29 czerwca 2018 roku. Kolejną taką inwestycją, która już jest realizowana, jest to przebudowa drogi, budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kaczkach Średnich. Jak Państwo wiecie, tam prace również trwają i planowany ten termin jest do zakończenia na 31 sierpnia, aczkolwiek być może to będzie wcześniej, zobaczymy. Jest tam o tyle to istotne, że szkoła obchodzi swój jubileusz, powstaje nowy obiekt warsztatów i też te ciągi komunikacyjne mają pozwolić połączyć obecne budynki zespołów szkolniczych w Kaczkach z nowo powstającą infrastrukturą warsztatów dydaktycznych, które tam powstają. Więc też nam zależy, żeby ten termin był zachowany i żeby młodzież mogła bezpiecznie oczywiście korzystać z tych ciągów komunikacyjnych, z tych obiektów, które tam powstają. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi powiatowej Przykona Dobra w miejscowości Długa Wieś, budowa chodnika. I tutaj też prace mają się rozpocząć po 20 maja 2018 roku i zakończą się tutaj z tej informacji przekazanych mi 28 września 2018 roku. Kolejna inwestycja, przebudowa drogi powiatowej ulicy Dąbrowskiego. Myślę, że też to jest dobra informacja. Planujemy rozpoczęcie prac po 15 czerwca. Tam są wymagane uzgodnienia co do projektu organizacyjnego w zakresie ruchu w tym obszarze. Prowadzi inwestycje w tej części miasta zarówno samorząd miejski, jak i my. I te pewne kwestie muszą zostać uzgodnione, żeby było to jak najmniejszym obciążeniem dla mieszkańców, te niedogodności, które się pojawią przy tej inwestycji. Tutaj chciałem również zaznaczyć, że no udało się dotrzymać tego słowa danego na otwarciu ulicy Smorawińskiego. Jak Państwo sobie przypominacie, w trakcie właśnie tego otwarcia, to w sierpniu 2017 roku, złożyłem deklarację, że przedłożę na zarząd wniosek o wprowadzeniu tego zadania, tej inwestycji do projektu budżetu. To udało się to zrealizować dzięki przychylności zarządu. W późniejszym okresie również dzięki radnym z okręgu numer 1, czyli miasta Turku, którzy tutaj zostali wsparci w tym działaniu przez pozostałych radnych, udało się tą inwestycję wprowadzić. To znaczy, że jest to inwestycja w 100% realizowana przez samorząd powiatu tureckiego. Tutaj nie mamy w tym przypadku partnerstwa z innymi samorządami.
i sądzę, że to działanie się ziści tutaj w najbliższym czasie. Również tą konkretną inwestycję złożyliśmy do programu, który został ogłoszony i który w najbliższym czasie powinien dać wynik, czy ta inwestycja ulicy Dąbrowskiego otrzyma dofinansowanie, zobaczymy, być może do 80%, tak przewidywany był konkurs. My złożyliśmy dwa zadania, ulica Dąbrowskiego i plac Sienkiewicza, czyli przebudowa ronda. Myślę, że te warunki, które zostały określone w konkursie, zostaną spełnione i ten wniosek przygotowany przez pracowników Wydziału Merytorycznego również okaże się sukcesem i te środki pojawią się na kontach powiatu tureckiego. Następne, proszę Państwa, informacje. No tutaj oczywiście rok jest 2018 wyjątkowym rokiem i pewne zadania, które oczekujemy na rozstrzygnięcie, wymagają powtórzenia, bo też gro firm jest zaangażowanych w innych działaniach związanych z budową dróg, nie tylko oczywiście dla samorządu powiatowego, ale innych i niektóre zadania wymagają powtórzenia przetargów. Będziemy oczekiwali jeszcze rozstrzygnięciami takimi jak na przykład remont na odcinku Tuliszków-Wrublina, remont drogi. Myślę, że jutro się powinna ta kwestia rozstrzygnąć. Będziemy wiedzieli, czy jest oferent, tudzież inne projekty, które mamy tutaj do zrealizowania, czyli odcinek Malanów-Skarżyn-Żdżary. I tutaj chodzi o chodnik w Skarżynie dokładnie. No wczoraj mieliśmy wielkie święto w tej miejscowości. No tą dobrą informacją jest na pewno to, że przebudowa drogi na odcinku Malanów-Skarżyn będzie realizowana, bo jesteśmy już po rozstrzygnięciu tego przetargu i to na pewno będzie realizowane. Jeszcze czekamy za tym chodnikiem w Skarżynie, żeby on też tutaj pojawił się wykonawca i to zadanie nam zrealizował. Więc to jest tutaj to zadanie, które chcemy do tego okresu tej kadencji zakończyć. Chciałem również powiedzieć o tej inwestycji, też drodze ulicy Zdrojki Lewej, która tak wielokrotnie już była tematem dyskusji. Tak jak wskazywałem w swoich wystąpieniach, czy też na sesji Rady Powiatu, no, ten samorząd i ta rada jest zainteresowana tą inwestycją. Jako pierwsi stworzyliśmy dokumentację projektową, która już również uzyskała pozwolenie na budowę i może być w zasadzie realizowana. Pewne wątpliwości się pojawiły tutaj przy kwestiach związanych z tak zwanymi decyzjami ZRID-owskimi, czyli tutaj w których pod cel inwestycyjny następuje zajęcie części nieruchomości i tutaj mieliśmy taki przypadek, że jedna z osób, która zamieszkuje tą ulicę, wskazywała jakby w odwołaniu do wojewody, że nie ten termin, czy też nie została poinformowana w sposób taki skuteczny. Już mamy rozstrzygnięcie pana wojewody, który nie uznał racji tej osoby, która zamieszkuje tą ulicę. Nie wiemy, czy będzie korzystała z dalszej ścieżki prawnej, która teoretycznie pozwala jej złożenie skargi na decyzję wojewody do WSA, ale to zobaczymy, nie od nas to jest zależne. Aczkolwiek no, możemy powiedzieć, że to rozstrzygnięcie pana wojewody no, pozwala trochę tak lepiej projektować dalsze działania związane z tą ulicą. Natomiast koszt przebudowy ulicy Zdrojki Lewej, no według tej dokumentacji kosztorysowej, on tam się różnie jest interpretowany, na pewno jest to kwota powyżej 12 milionów złotych. Przy obecnych cenach no, występujących na rynku, no, bardziej można mówić o 15-16 milionach, czyli jakby sama skala inwestycji, Państwo widzicie, no, jest potężna i na pewno nie jest możliwa do zrealizowania w krótkim okresie i przez jeden samorząd, dlatego tutaj upatrujemy raczej możliwości przygotowania w sposób kompleksowy decyzji, wykupów gruntów, tak żeby w tej kadencji zamknąć temat uzgodnień, wykupów i ten projektowania i pozwolenia budowy.
po to, żeby w następnej kadencji praktycznie na początku można było porozumieć się z przedstawicielami samorządu miejskiego i żeby te uzgodnienia, które zostaną poczynione, dawały możliwość realizacji etapowego rozwiązania problemu inwestycji na Zdrojkach Lewych. Natomiast to, co teraz chcemy zaproponować, żeby też mieszkańcy nie zostali w październiku dalej z drogą, która gdzieś tam powiedzmy nie będzie spełniała takich ich oczekiwań, bo wiadomo, że są to okresy jesienne i raczej aura wtedy sprzyja, że powstają takie nawierzchnie tego typu jak na Zdrojkach Lewych, budzą wtedy no, oczywiście niekoniecznie zadowolenie. Dlatego chcemy zabezpieczyć ten teren poprzez położenie destruktu z wykorzystaniem emulsji, która ten teren utwardzi i pozwoli w sposób taki, no nie powiem, że komfortowy, ale no w jakimś innym standardzie korzystać mieszkańcom ulicy Zdrojki Lewe i dać możliwość na przyszłość sukcesywnego etapowania tej inwestycji. Dzisiaj mogę powiedzieć, że tego rodzaju inwestycje muszą być realizowane przez dwa samorządy, gdyż jedynie dla samorządu powiatu tureckiego ta inwestycja samodzielnie jest nie do uniesienia przy budżetach i środkach kierowanych z budżetu państwa na infrastrukturę drogową, której powiat turecki posiada no, 300 km. Te środki, które są przesuwane, są daleko niewystarczające, więc musi to się odbywać w porozumieniu z samorządami, uważam, powiatu tureckiego i miasta Turku. Tym bardziej, że tworzenie nowej nawierzchni będzie skutkowało płaceniem dodatkowych podatków, jeżeli tu się nic nie zmieni, w zakresie wód opadowych i deszczowych, gdzie te podatki do tej pory w dosyć wysokiej wysokości te opłaty powiat wnosił do budżetu miasta, więc to też blisko skala prawie 500 000, z tego co pamiętam, rocznie te koszty to generowało. Dlatego taka jest nasza koncepcja na tą ulicę, na tą chwilę. Liczymy, że się kwestie wszystkie prawne wyjaśnią z tymi odwołaniami, które miały miejsce. Będziemy mogli zakończyć wykupy gruntów, które tam są przewidziane na ulicy Zdrojki Lewe i przygotować naprawdę czystą sytuację dla kolejnej kadencji władz samorządowych do sukcesywnego realizowania tego projektu. To w kwestii tych dróg może tyle i oczywiście niedzielne spotkanie, bo już teraz bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego na majówkę powiatową w Kaczkach Średnich, która się rozpocznie o godzinie 9:00. Będzie trwała, myślę, że do godziny 15:00-16:00. Z tego, co słyszymy, pogoda ma dopisywać, więc wiele atrakcji tam będzie oczekiwało naszych mieszkańców. I drugie, kulinaria powiatu tureckiego, które wyłonią najlepszą drużynę spośród gmin samorządu powiatu tureckiego, tutaj tam zlokalizowanych, która no, ze swoim przepisem zachwyci jury i myślę, że to będzie ciekawe doznanie kulinarne, ale wiele atrakcji, które przygotowuje pan dyrektor Krzysztof Świerk wraz ze swoim zespołem, wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Turku. Wiele tych atrakcji będzie czekało zarówno dla młodszych, jak również dla starszych. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Także uważam, że to będzie udany dzień, udane wydarzenie. Już chciałbym powiedzieć, że na pewno nikt tam się nie będzie w tym dniu nudził i wszyscy na pewno nie wyjadą z tego miejsca głodni. Także bardzo serdecznie już dzisiaj na to wydarzenie zapraszam.